Dzisiaj zajmę się rozwożeniem przesyłek na terenie Warszawy. Co prawda nie jest to praca typowego kuriera, który pakuje paczki do samochodu i przez cały dzień je rozwozi, a dostaje zlecenia na bieżąco na swojego smartfona. Sprawdźmy, jak wygląda tego typu praca. Wojtek, o tej części praktycznej opowiedzi na mieście Zygmunt. Poznajcie się. W zasadzie to jest karta potwierdzeń kuriera, która pewnie dzisiaj się dość mocno przyda. Dobra. To jest nasza pierwsza przesyłka? Nie tym razem, chociaż zwierzęta się zdarzały. Też przesyłacie? No już były przewożone u nas. Na razie był tylko piesek. No to dobra, to królik będzie następny, lecimy. Jedziemy po pierwszą przesyłkę. Skąd w ogóle pomysł na taką pracę kuriera? Nie pasował mi strasznie klimat poprzedniej pracy, ta napinka. Okej, okay. A co w korporacji jakiejś? Wiesz co, nie, ale był to warsztat samochodowy, gdzie byłem menadżerem, użerałem się z klientami. Sprawdzę na aplikacji adres, jaki masz do dostawy. Do dostawy, dobra. Tak. Kwieciany, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Ktoś chyba nabroił, jeśli o 11 wysyła kwiaty. I to róże. Szkoda. Pani powiedziała z kwieciany, pan chyba nowy. A jaki mam być? A są takie jakieś sytuacje, że nie wiem, dostarczysz do jakiejś fajnej dziewczyny albo coś i tam oprócz przesyłki jeszcze coś? Jeszcze się nie trafiło, ale jedna pani była taka, no, że już? Powiedziała mi, że ona by chciała, żeby te kwiaty doszły ode mnie, a nie od kogoś innego, jakie dostarczyłem. Bierzemy. Bierzesz kwiaty, bierzesz listę. Dobry. Jesteśmy z Pikpaka i mamy przesyłkę dla pani Margarity. Dla pani nic nie mamy niestety, ale... Ale dla mnie będzie kurczak burger. Do Maniewska 34 następne mamy. Tempo jest naprawdę niezłe. Przed chwilką dostarczyliśmy kwiaty pani w restauracji. Była naprawdę zaskoczona, więc miła niespodzianka. A teraz lecimy po kolejną paczkę. A jak ze stawkami mniej więcej? Jeśli, bo to jest samochód firmowy, tak? To jest auto firmowe. Generalnie stawka standardowa to jest u nas 18 zł za godzinę. Przyjechaliśmy pod kolejny adres. Jest godzina 13.05, a o 13.30 musimy być na dworcu centralnym. Odebrać przesyłkę kurierską. Czyli się spieszymy. Wyglądamy zacnie. Wszyscy na nas patrzą w tych kurteczkach. Jeśli chodzi o pociąg, zdążyliśmy na styk. Co prawda był lekko opóźniony, ale teraz musimy się spieszyć, bo musimy dostarczyć do odbiorcy, więc jedziemy dalej. Powiedziałeś, że jest to w sumie nietrudna robota i nieskomplikowana, nie? No bo... Generalnie no to musisz mieć chęci, musisz tak naprawdę być, powiedzmy, w jakiś sposób odporny na stres, ale to chodzi mi raczej o to stanie w kurkach codziennie. Kto tam, kurier dotarł? Się. Przesyłka dostarczona. Teraz czekamy na kolejną. Mamy chwilę przerwy, jeśli się nie mylę. Tak. Idziemy coś zjeść. Idziemy coś zjeść. Może być w środku wszystko, czy jest jakiś, nie wiem, regulamin? Generalnie jest regulamin, który wszyscy akceptują. Nie mogą być to żadne przesyłki niebezpieczne, tylko łatwopalne. No nie mogą, ale jakby były, to co? Nie wiem, narkotyki, alkohol. Cokolwiek, no to ty dostarczasz? Nie możemy wykluczyć, co tam się dzieje, ale no, każdy akceptuje ten regulamin, że jest to zgodne z prawem. No ktoś akceptuje, wiem, ale ktoś akceptuje, pakuje ci tam kilogram koksu, dowozisz to do klienta, a w międzyczasie ciach policja. Nie jestem w stanie za coś takiego odpowiadać, bo nie wiem, co jest w tym pasce. No właśnie, no. Godzina się zgadza, ale nie wiem, dlaczego nikt nie odbiera. Nie no, znaczymy na aplikacji po prostu, że nikogo nie było i jedziemy dalej. Ważnym elementem tej pracy jest to, że niewiele trzeba potrafić, niewiele szkół trzeba czy jakichś kursów zakończyć, żeby zostać właśnie tego typu kurierem. Trzeba być otwartym, lubić jeździć samochodem, lubić rozmawiać z ludźmi, bo cały czas mamy z nimi kontakt i być odpornym na to wszystko, więc praca jak najbardziej dla mnie i myślę, że dla wielu z Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Przesyłkę mamy do odebrania na Wołowską. Super, chyba. Super. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dzięki.
Dzień dobry. To jest ten Stacy, tak? No, tylko on wyjedzie tak na 17.30. No. Widać, ta przesyłka była trochę nietypowa, nie? A jakie miałeś jeszcze takie nietypowe przesyłki? Taka najbardziej nietypowa przesyłka to była, kiedy pani zamówiła pierogi dla swojej mamy i prosiła, żebyśmy dostarczyli jej ciepłe, ze względu na to, że jej mama była strasznie spracowana. Serio? Nawet pierogi nie miała czasu nawet zrobić sobie obiadu. Podaj. Nie jest lekka w tej klatce, ona jest taka lekka. A paczki ciężkie. Tak jak wcześniej mówiłem, byliśmy kurierami do zadań specjalnych. Przywoziliśmy kwiaty osobom, które o tym wcześniej nie wiedziały. Przywoziliśmy wielkie case'y, wnosiliśmy kartony na wysokie piętra budynków. Powiedz mi, czy nadawałbym się do tej pracy? Jak najbardziej byś się nadawał. Jeśli będziesz chętny, to zapraszamy. Zawsze nasze drzwi są otwarte dla Ciebie. Dobra, to dostarczysz tą ostatnią paczkę? Tak, dostarczę ostatnią paczkę. Dzięki Ci bardzo za ten dzień. Ja również dziękuję bardzo. Same plusy? Jeden taki minus, czyli to stanie w korkach, ale tak jak mówię, praca bardzo mi się podobała. A Wy napiszcie w komentarzach, gdzie byście mnie widzieli w następnym odcinku, co to miało być za zlecenie i jaka branża. Na razie.